Wędzikowska zniknęła z mediów, pojawiły się jej świeże zdjęcia. Ma nowego partnera. Anna Wędzikowska, znana dziennikarka filmowa, która przez lata przeprowadziła setki wywiadów z gwiazdami Hollywood, od dłuższego czasu była samotna. Pojawił się jednak trop wskazujący, że w jej życiu mogła pojawić się nowa miłość. Samotne macierzyństwo wędzikowskiej, Anna Wędzikowska, przez 15 lat była związana z TVN, gdzie pełniła rolę reporterki. W 2022 roku niespodziewanie odeszła z tej stacji, którą dziś wspomina z negatywnymi emocjami, określając ją jako toksyczne miejsce pracy. Po kilku latach spokoju w życiu osobistym i po serii nieudanych związków, Anna Wędzikowska zdawała się prowadzić życie singielki. Warto dodać, że dziennikarka jest mamą dwóch córek, które samotnie wychowuje. Przez dwa lata była zaręczona z Patrykiem Ignaczakiem, z którym ma starszą córkę, Kornelię. Z kolei związek z przedsiębiorcą Janem Bazylem przyniósł na rodziny drugiej córki, Antoniny. Mimo trudnych doświadczeń w życiu osobistym, dziennikarka z pełnym zaangażowaniem wychowuje swoje dzieci. Ostatnio jednak została zauważona o trzech nad ranem w towarzystwie tajemniczego bruneta przed jednym z klubów muzycznych w centrum Warszawy. Para, mimo chłodnej nocy i tłumu przechodniów, nie szczędziła sobie czułości. Anna, ubrana w odważną sukienkę z wycięciami, co chwilę przytulała się do przystojniaka, trzymali się za ręce i nawet się całowali. Otoczeni przez zgiełk nocnego życia Warszawy, wydawali się kompletnie pochłonięci sobą. Fani zaczęli się zastanawiać, kim jest tajemniczy brunet, który zdobył serce dziennikarki i czy tym razem Annę czeka szczęśliwy związek, pełen miłości i zrozumienia. Tajemniczy adorator Anny Wędzikowskiej, kim jest mężczyzna, który wzbudził tak silne emocje u Anny Wędzikowskiej? Tego na razie nie wiemy, ponieważ jego tożsamość pozostaje tajemnicą. Jedno jest pewne, publiczne okazywanie czułości sugeruje, że w życiu dziennikarki coś zaczyna się dziać. Gwiazda kiedyś w ten sposób opowiedziała o swojej sytuacji, jeśli ktoś się obok mnie pojawi, być może wejdę w to. Ale to już będzie inne, bardziej świadome i lepsze rozdanie. Fani mają nadzieję, że tym razem Anna znajdzie szczęście, zwłaszcza po wielu dramatycznych chwilach, które przeszła w poprzednich związkach.